Cześć, z tej strony Kuba. Witam Was ze stanowiska zgrzewania Waszych akumulatorów zamówionych w firmie MGVolt. Na początku chciałem Was zaprosić na kalibrację zgrzewarki pod daną grubość taśmy. Dzisiaj będziemy zgrzewać pakiet do Sparka V2 w konfiguracji 20S20P na taśmie niklowej 0,2 mm. Tak jak widzicie, taśma z czystego niklu 0,2 mm. Zobaczymy, jak to będzie u nas się zgrzewało. Jak widzicie, zgrzewy są dosyć fajne. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Spróbujemy teraz oderwać taką blaszkę, żeby zobaczyć, czy zgrzewarka jest odpowiednio skalibrowana. Jak widzicie, wąsy z taśmy zostały, znaczy, że zgrzewamy taśmę prawidłowo. W trakcie zgrzewania pakietu w firmie MGVolt niejednokrotnie na takim ogniwie, powiedzmy, które już się wysuszyło, sprawdzamy, czy nasze zgrzewy dalej prawidłowo trzymają, bo jak wiadomo, w trakcie eksploatacji elektrody lubią się stępić, średnica tutaj styku lubi się zmienić i wtedy spoina już tutaj może ulec osłabieniu. Dlatego nie wyrzucamy takich zużytych akumulatorków, tylko cały czas trzymamy je pod ręką. Wiele firm nie pokazuje w ogóle procesu zgrzewania, chociaż na dobrą sprawę według nas on jest kluczowy, bo w przypadku, gdy źle podłączymy BMS-a, spalimy go, zawsze można przewody odlutować, BMS-a zamówić nowego. W przypadku, gdzie proces zgrzewania w akumulatorze zostanie przeprowadzony nieprawidłowo, zgrzewy będą nie takie, szczególnie w pakietach wysokoprądowych może występować tak zwany drop napięciowy, podczas gdy chcemy obciążyć taki pakiet większym prądem.